Czy wyobrażałeś sobie kiedyś grę, w której znajdujesz się na bezludnej wyspie i gonicie mroczne, demoniczne wersje Tomka z Tomka i Przyjaciela? Która w dodatku posiada swój kult niebezpiecznych ludzi w maskach, którzy zrobią wszystko, aby uszczęśliwić swojego boga, jakim jest niebezpieczny pociąg, który goni cię po całej bezludnej wyspie, a ty musisz przed nim uciekać w żółtej ciuchci i walczyć z nim za pomocą wymyślnych broni. Szczerze, ja też nigdy nie myślałem o takim pomyśle, ale wy już nie musicie, ja też nie muszę, bo to właśnie się dzieje. Taka gra powstaje i już niedługo ma swoją premierę. Zatem siemanko wszystkim, tu Mondar, a dzisiaj rzucimy okiem na Choo Choo Charles. Czyli na powstający od trochę ponad roku horror indie, właśnie opowiadający o zmaganiu się z mrocznym pociągiem. Nim zaczniemy, zostaw suba, zostaw kciuka w górę pod filmem, a także wpadaj na mojego TikToka i Instagrama. Instagramka jakoś powinniśmy rozbudować, bo jest trochę słabo z tym. Tymczasem, moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami ciuch, ciuch, Charles. Zatem Choo Choo Charles został zapowiedziany po raz pierwszy 1 października 2021 roku na kanale jego twórcy, Too Star. Tak jest, cała ta gra jest stworzona przez jedną osobę. Teaser przedstawia nam scenerię dosłownie wyrwaną z zagnięcia Ethana Cartera, ale może nie przesadzajmy, a także ziomka, który w pośpiechu przed czymś lub przed kimś ucieka do swojej ciuchci. Jak się okazuje, ucieka przed koszmarną wersją Tomka z Tomka i Przyjaciela, czy też z tyłowym Choo Choo Charlesem, a następnie jak w jakimś pierwszym lepszym Call of Duty zaczyna naparzać do niego ze wszystkiego co ma, czyli w zasadzie z karabinu. I tak, jestem absolutnie w 100% pewien, że wygląd Charlesa, powiedzmy, że Charlie'ego, będzie fajniej. Wracając, jestem pewien, że wygląd Charlie'ego został zainspirowany oczywiście Tomkiem, tylko że tutaj jest taka jego trochę straszniejsza wersja. Z pańczymi nogami, mordą Pennywise'a i tak dalej. Cała reszta trailera natomiast wprowadza nas w cały ten świat. Widzimy mapkę, po której będziemy poruszać się naszą ciuchcią, a także będziemy tutaj chodzić z buta. Jakieś tereny pustynne, przypominam, że chwilę temu trailer pokazywał las. Fajnie byłoby tutaj jeszcze zobaczyć jakieś tereny pokryte śniegiem, no to by było ekstra. Następnie pokazana zostaje nam rozmowa z jednym z NPC-ów, mianowicie z brudnym chłopem, który pyta się, czy chcemy zabić Charlesa, no aczkolwiek od razu spisuje nas na straty. Dowiadujemy się, że będziemy mogli ulepszać naszą ciuchcię za pomocą skrawków, by zrobić z niej totalnego koksa pośród pociągów. A Charles trochę na wzór, nie wiem, rodniki Bakerów z 7 Residenta albo Slendera, z gier ze Slenderem, będzie poruszać się po mapie w poszukiwaniu nas, aż w końcu, kiedy już totalnie wykoksimy naszą ciuchcię, będziemy mogli stanąć z naszym oponentem sprzęgiem w sprzęg. We wczesnym 2022. Mamy już październik, gra się nie ukazała, no trochę słabo bym powiedział, ale spokojnie, może pojawi się jeszcze w grudniu. No i na tamten czas to byłoby na tyle, może gdyby nie fakt, że autor gry na swoim kanale zaczął publikować coraz to kolejne treści związane z jej developingiem. Sam w trochę prześmiewczy, jeżeli mogę to tak uznać sposób, opisał tę grę jako gra o pociągu pająku imieniem Charles, gdzie znajdujesz się na bezludnej wyspie. Otrzymujesz małą, żółtą ciuchcię, którą musisz ulepszać, by następnie zabić pająko pociąg o imieniu Charles. Wystarczająco proste. Szczerze, koncept totalnie mega, no wiadomo, dziwny. Ja raczej tak łatwo na coś takiego bym nie wpadł, ale uważam, że w całej tej dziwności drzemie największa siła tej gry. Ponadto, patrząc na inną grę autora, mianowicie My Beautiful Paper Smile, od razu można zauważyć, że ziomek bardzo lubi długie, pająkowate nogi, a także szerokie uśmiechy u postaci gier, które produkuje. No spójrzcie tylko na to, jak to wszystko pięknie wygląda. Little Nightmares trochę skojarzenie, ale dla mnie to wygląda o niebo lepiej. Muszę kiedyś tą grę sprawdzić. W każdym razie z czasem developing gry zaczął iść coraz to dalej i dalej, a autor coraz częściej relacjonował, co tam w jego grze się zmieniło przez ostatni czas. I tak oto przykładowo, w grze zaczęły pojawiać się bronie masowego zniszczenia i teraz tak naprawdę naszą główną bronią nie musi być wcale karabin, a masa innych wymyślnych broni. Ponadto gościu zaczął pracować nad AI pająko pociągu, zaczynając od tego, że na samym początku był trochę głupi, natomiast z czasem zaczął się z niego tworzyć totalny mastermind, który faktycznie będzie latał po mapie tu i tam w poszukiwaniu gracza, będzie faktycznie myślał logicznie, będzie mógł zaatakować gracza, także atakować pociąg i generalnie, no cóż, będzie trochę ciężko, żeby go przechytrzyć, ale to bardzo dobrze. W tym momencie dowiedzieliśmy się również, że Charles będzie posiadał pasek życia, który będziemy musieli zbić w ostatecznej bitwie albo w kilku poprzednich, trochę mniejszych, kiedy musimy po prostu przed nim uciekać, bo jesteśmy za słabi. A gdyby tego było mało, ziomek pochwalił się jumpscarem, jaki Charles będzie posiadał i jest całkiem gitowski.
Tak jest, to było chyba lepsze niż 88% rzeczy, które przedstawiło Poppy Playtime w kwestii jumpscare'ów, ale... nie uprzedzajmy faktów. Do tego pod koniec tego filmu pojawiła się scena walki z Charlesem, która jest naprawdę niesamowita. Świetnie to wygląda, szczególnie ta grafika. Grafika w ciuciuciuchci jest naprawdę bardzo super. System walki wydaje się być naprawdę kreatywnie i fajnie przemyślany. To znaczy różne typy broni, różne rodzaje ich zastosowania i różne zachowania Charlesa, kiedy traktujemy go inną spluwą, a także sam fakt, jak on atakuje, jak on się zachowuje. No, wygląda to świetnie. Tym bardziej wtedy, kiedy po lekkiej klęsce Charles ucieka i znika gdzieś za górami, za lasami, żeby niedługo później powrócić, w najmniej spodziewanym momencie. No, super to wygląda. Jednakże chociaż już w tym momencie gra wyglądała na gigantycznie wykokszoną, to dla autora cały czas to było nic, wobec tego ten dodał kult pająkopociąga, który porywa ludzi po całej tej wyspie, czy cokolwiek tam to jest, by złożyć ich w ofierze pająkopociągowi imieniem Charlie Charles. To też jest mega dziwny pomysł, ale naprawdę lubię to, podoba mi się. Owy kult to masa dziwnych jutków w przedziwnych maskach, którzy latają tu i tam i bardzo uprzykrzają ci życie. Ziomki mogą patrolować okolice, wszyscy są oddzielnymi AI tak naprawdę i sam koncept na nich jest naprawdę bardzo ciekawy. Ponadto w materiale tym znalazła się oddzielna misja właśnie z ich udziałem i pozwólcie, że po prostu wam ją pokażę. Swoją drogą, tak trochę poza tematem, Ziemek ma bardzo fajną kanapę, która blokuje mu drzwi do pokoju. Bardzo ciekawy wystrój wnętrz, też tak kiedyś zrobię. Zapamiętajcie moje słowa, bo tak będzie. Po kilkumiesięcznej przerwie od ostatniej wspomnienia na temat gry, przyszedł czas na kolejne wspomnienie o tym, co tam u Charlesa słychać. Tak więc Dustar przez ten okres czasu do gry dodał kilka ciekawych elementów, mianowicie misje główne, będzie ich 14, do tego kilka misji pobocznych, co więcej cykl pogodowy, wspominając jego słowa, sam też tak sądzę, wygląda to po prostu fajnie. Wiecie, deszczyk w nowych grach, kiedy masz ray tracing i to wszystko, no po prostu niesamowite. Ponadto w grze znalazło się kilka sekretnych lokacji, znajdzie się parę znajdziek i tak dalej, żeby gra po prostu była pełna i fajna i miała całkiem ciekawy lore. Aż w końcu, równy tydzień temu, w internecie pojawił się trailer, gdzie podana została data publikacji wydania gry, mianowicie 9 grudnia bieżącego roku. Trailer rozpoczyna się w dość ciekawy sposób, kiedy jesteśmy z naszą ciuchcią w pobliżu jakiejś, nie wiem, kopalni czy czegoś takiego, albo posterunku kultu pająko-pociągu. Jesteśmy atakowani przez kultystów, a także przez sam pociąg i musimy stamtąd uciekać w bardzo epickiej sekwencji. Uncharted 2. No może nie do końca. Następnie chcę przenieść się w zupełnie inne, znacznie spokojniejsze miejsce i bohater wybiera kolejnego questa, mianowicie musi wybrać się do północnej kopalni w celu odnalezienia pewnego jajka potwora. Tam także natrafia na kultystów, między którymi musi się przekraść niepostrzeżenie, Assassin's Creed. W międzyczasie ponownie epicko walczy z Charlesem i trochę mniej epicko kradnie jajko z kopalni. Znajduje także jakiś całkiem imponujący budynek i gada z kobietą o imieniu Candice, która mówi mu głównie tyle, że jeżeli chce wygrać tę walkę, to potrzebuje mocy ognia. Zobaczcie tylko, jak zabawnie to wygląda, kiedy Charles sobie lata po mapie w poszukiwaniu nas i wygląda trochę głupio, jak lata z miejsca na miejsce, a tak naprawdę jesteśmy koło niego, ale może on wie i tylko udaje. Chce nas zmylić, na bang, on jest mądry. Słyszymy również głos postaci imieniem John. John wygląda na Giga Coxa, tylko coś ta jego twarz jest tak trochę dziwna.
Poznajemy również Daryla o jeszcze bardziej specyficznej twarzy. Aż w końcu wszystko dobiega końca, kiedy ziomeczek, którym gra mu, ucieka przed Charlesem i otrzymuje jego jumpscare. No całkiem fajnie. Premiera 9 grudnia 2022 roku. Szczerze, całość wygląda mega dobrze, mega się tym wszystkim jaram, jak może zdążyliście już zauważyć na przestrzeni tego filmu. No ale przecież kto by się nie jarał tak świetnym pomysłem? Pająko pociąg na odludnej, no dobra, nie bezludnej, na zamieszkałej przez kilku NPC-ów wyspie. Tak naprawdę bardzo zły i brzydki Tomek i przyjaciele, który goni cię po całej tej wyspie i musi z nim walczyć, który dodatkowo posiada swój własny kult, który czci go i robi wszystko, żeby ten był zadowolony. Szczerze, to jest tak głupie, że sam bym na to nie wpadł, ale zarazem genialny i na pewno tą grę sprawdzę. I możliwe nawet, że doczekacie się gameplaya czy coś, bo chciałbym w sumie kiedyś nagrać coś takiego od siebie. A jako, że gra bardzo mi się podoba, a znając was wszystkich, moich widzów, na pewno wam również się spodoba, to może chcielibyście zobaczyć, jak gdzieś tam przechodzę, czuciu Charlesa albo coś. Nie wiem, czy odpalać streama, czy nie z tego. Aczkolwiek tym pomartwimy się za 2 miesiące. Tymczasem, jeżeli ten materiał wam się spodobał, zostaw suba, kciuka w górę, wpadaj na Instagrama, TikToka i całą resztę, linki masz w opisie tego filmu. Instagramko chciałbym trochę bardziej rozbudować, więc serdecznie was tam zapraszam. A tymczasem my słyszymy się w kolejnych filmach, mówi do was Mandar, Newry.